Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Panie inspektorze, pierwsze pytanie. Gdybyście pelikana na Master Traku zobaczyli, złapiecie i odwieziecie do zoo? Jak tylko damy radę go złapać, pod warunkiem, że jest tuningowany. Bo tylko takie tam powinny się pojawić. To trzymam za słowo. Mam nadzieję, że uda się pelikana do zo odwieźć, ale teraz już tak na poważnie. Dzisiaj rusza największa w Polsce, jedna z większych w Polsce imprez tego typu w Europie. Tam też będzie inspekcja transportu drogowego tak, jak to się dzieje już od kilku dobrych lat. Co szykujecie dla odwiedzających i dla kierowców tych pięknych ciężarówek? No tak, inspekcja faktycznie jest prawie że od początku. No ja pamiętam, jak już pierwszy służbowe wyjście na, na Master Trucka miałem na czwartej edycji, mhm. bo wtedy zacząłem pracę w inspekcji. Na trzeciej byłem prywatnie i inspekcja też już była, więc myślę, że, że te dwa, dwa pierwsze edycje to faktycznie e, też chyba mogła być już od początku. Natomiast e, główny patronat, e, honorowy patronat, mhm. przepraszam, na Master Trucku ma główny inspektor transportu drogowego. Który też będzie. Który, który oczywiście je? będzie. Pan Albin Gajadur będzie oczywiście też e, obecny. Co szykujemy? No mamy tam stoisko. Na stoisku mamy... E, Gry i zabawy dla dzieci. Gry zręcznościowe. Dzieci mogą kolorowanki malować. Mm -hmm. Mogą przejść się po miasteczku BRD. Czyli no, Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dokładnie tak. Ale wiadomo, że dzieci nie przychodzą same, przychodzą z rodzicami. Dla rodziców też tam są pewne zajęcia. Y no, mogą sprawdzić, jak to jest. Jeżdżąc, jeżdżąc w cudzysłowie, bo mogą ubrać alkogogle i zobaczyć, mhm. jak wygląda świat po spożyciu alkoholu. I ja nie... myślę, że niektórzy rodzice wiedzą. Ale żeby nie próbowali siadać za kierownicę wtedy. Okej, okay, czyli można sprawdzić, jak się idzie w tych alkogoglach, Czy będzie na przykład jakiś tak, symulator jak się jazdy idzie. samochodem? Jak się idzie, tak. Jak się idzie. Mhm. Co jeszcze oprócz alkogol? No poza tym, wiadomo, że zawsze jest motor, gdzie można sobie zrobić zdjęcie, gdzie pos można posadzić dziecko. Ubrać czapkę inspektora, no i jest stoisko, na którym inspektorzy transportu drogowego udzielają różnych porad, informacji, omawiają problemy, które mają kierowcy w czasie wykonywania swojego zawodu. No, właśnie te porady i informacje to już stricte skierowane do kierowców ciężarówek. Jak tak. oni. Państwa odbierają na tego typu imprezie, no bo na co dzień stoicie, można powiedzieć, po dwóch stronach barykady, tak? Wy ich kontrolujecie, oni muszą tę kontrolę dobrze przejść. A na takiej imprezie? No my czuwamy nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, także no, jednym z naszych zadań podstawowych jest kontrola kierowców. A na Master są bardzo przyjaźni. No, tak jak zawsze my też jesteśmy do nich przyjaźnie nastawieni. Przychodzą z różnymi problemami, tak? chcą wiedzieć jak je rozwiązać, jak podejść do tego praktycznie, żeby nie było przez przypadek sankcji karnych. No i wtedy udzielamy tych porad, inspektorzy wyjaśniają wszystko. A te porady dotyczą na przykład stanu technicznego pojazdów, czy co mogą, a czego nie mogą, o co pytają? Pytają o wszystko. Pytają wszystko, co się zwiąże z transportem, czy to transportem rzeczy, transportem odpadu, transportem przewozu materiałów niebezpiecznych, czy też przewozem osób, tak, bo, bo my poprzez przewóz osób od taksówek, busy, autobusy, to kontrolujemy przewóz rzeczy, tak samo pojazdów do 3,5 tony, które które bardzo często ważymy, no i wszystkich pojazdów powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Mhm. Ale te pytania zadają kierowcy e, tych pięknych ciężarówek, które przyjeżdżają na zlot. Czy oni e, raczej tymi ciężarówkami nie jeżdżą? A jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą tymi jeżdżą. ciężarówkami Ale oczywiście. Przewożąc różne niebezpieczne materiały, czy takie brudzące materiały? Wszystko przewożąc. Same te pojazdy, które są na Master Tracku, no to bardzo rzadko można spotkać na drodze. Tak? To są pojazdy stuningowane, pojazdy wychuchane, to wnętrza są piękne. No Ja osobiście jakbym miał jeździć takim pojazdem zarobkowo, to mhm. bym tego też nie robił. Mhm. Bo, bo to jednak jest w mojej ocenie na pokaz. Tak? Natomiast y, są to kierowcy, którzy na co dzień wykonują swoją, swoją pracę. Tak? Poruszają się po drogach czy polski. Czy Europy. Innymi samochodami. Tak, dokładnie, no, wykonując wszystkie niezbędne przewozy, do których mają stosowne uprawnienia. Jednym z punktów tej imprezy będzie konkurs na przeciąganie wozu Inspekcji Transportu Drogowego. Jaki wóz w tym roku będzie do przeciągnięcia? Ciężki? No nie, najcięższego na <laughs> pewno nie, bo najcięższa to jest mobilna linia diagnostyczna. Ale na miejscu jest radiowóz do 3,5 tony, i taki radiowóz będzie przeciągany. Mhm. Stoisko ITD dla dzieci i dla dorosłych. Będzie także, jak pan wspomniał, główny inspektor transportu drogowego. Będzie można z nim porozmawiać, czy on będzie raczej wizytował tę imprezę? No, główny inspektor ma tam zawsze swój plan, jaki realizuje, ale jak jest na stoisku. To zawsze rozmawia. Potem, Bo to jest bardzo dostępny po prostu. Tak, tak. Oczywiście, jak jest na stoisku i nie jest czymś zajęty jakimś mm -hmm. programem, no bo wiadomo też, że Polskie Radio Kierowców tam jest, też tam będzie miał wejście. Wiem, że będzie też wejście na, w telewizji polskiej, więc no jak nie jest zajęty i jest na stoisku, to zawsze chętnie rozmawia. Tak jak pani Radek mówi, mm -hmm. jest... Przystępnym, przed tym Zostawiając y, troszeczkę z boku y, tę imprezę, która już dzisiaj się rozpoczyna pod Opolem w Nowej Wsi Królewskiej, y, to proszę mi powiedzieć, y, patrząc na ostatnie lata i na kontrolowane przez y, Państwa y, samochody, czy poprawia się stan techniczny tych samochodów, czy poprawia się bezpieczeństwo na drogach, y, jeżeli chodzi właśnie o transport i przewóz osób? Mm. Jeżeli chodzi o stan techniczny, w wyniku naszych kontroli my też widzimy, widzimy, że jeżeli chodzi na przykład o przewóz osób, to tabor autokarów jest bardzo dobry. Tutaj e, przy samych kontrolach mamy mały procent zatrzymania dowodów, poniżej pięciu. E, mamy mały procent też stwierdzonych tych nieprawidłowości ze stanu technicznego. E, I tabor jest naprawdę nowoczesny. Jeżeli spojrzymy na przewóz rzeczy, no to trzeba też to popatrzeć na to z kilku stron, bo, bo jeżeli chodzi o przewóz drzewa, przewóz materiałów sypkich, żwirownie budowy, no tutaj e, trzeba bardzo często sprawdzać ten stan techniczny, no bo to są jednak przewozy, gdzie e, pojazdy mogą szybciej ulegać awariom. To są też pojazdy, które poruszają się bardzo często w bliskim promieniu i i po terenach budowy, po terenach leśnych. Natomiast e, jeżeli chodzi o transport międzynarodowy, no to tutaj też jest bardzo duża poprawa. Dbają przewoźnicy o ten swój sprzęt, ale jak to w każdej przy każdej maszynie, no z perspektywy czasu wszystko może się wydarzyć, więc, więc no my po prostu czuwamy nad tym bezpieczeństwem. A są jakieś elementy, które wiedząc, że jeżeli to sprawdzicie, to tam na pewno złapiecie na, na błędzie czy na nieprawidłowościach? No my nie łapiemy, panie redaktor, my tylko kontrolujemy. E, tak, oczywiście, no, sprawdzamy bardzo często mm, ogumienie, bo jednak y, wystrzał takiej opony w czasie jazdy stwarza bardzo duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu w danym momencie. Sprawdzamy układ hamulcowy, mm, sprawdzamy tarcze hamulcowe. Bardzo często się zdarza, że, że są pęknięte, a kierowca jest nieświadomy tego, no bo to może w czasie jazdy też się wydarzyć. Przy nagłym hamowaniu nikt nie sprawdza po każdym hamowaniu, jak wyglądają jego tarcze. Tak? Yy, sprawdzamy oświetlenie, które w nocy jest bardzo ważnym elementem. W dzień też pojazdy muszą być widoczne, więc oświetlenie też sprawdzamy. Yy, no a poza tym. Yy, jak już inspektor wjeżdża pod ciężarówkę, no to też sprawdzamy ochronę środowiska, czyli wycieki płynów eksploatacyjnych. Wiadomo, że jeżeli będą jakieś wycieki i na miejsca, które mają wysoką temperaturę, więc może powstać wtedy pożar pojazdu I dochodzi do nieszczęścia. I to też jest przez nas sprawdzone. Krzysztof Chmiel, opolski wojewódzki inspektor transportu drogowego, jest gościem porannej rozmowy Radiopole. Rozmowy oczywiście nie kończymy, cały czas jesteśmy z Państwem w internecie. Panie inspektorze, kontrole autokarów w czasie wakacji to jest ten punkt, o którym bardzo często się rozmawia właśnie z inspekcją transportu drogowego. One cały czas trwają, to jest tak, że rodzice dzwonią, organizatorzy wycieczek dzwonią po Państwa, czy, czy, czy wy wiecie i sami z siebie sprawdzacie, jak to jest z tym stanem technicznym autokaru? Tak, tak, oczywiście. Kontrole przewozu osób trwają cały rok. Są okresy zintensyf zintensyfikowania tych kontroli, czyli, czyli wakacje, mhm. czyli koniec roku szkolnego. I my wtedy wykonujemy dużo tych działań kontrolnych. A skąd wiemy? No bardzo często rodzice nas o to proszą. Jest numer telefonu na naszej stronie internetowej, podany jest formularz zgłoszeniowy. My zawsze prosimy o to, żeby rodzice. Mając wątpliwości o bezpieczeństwo i martwiąc się o bezpieczeństwo własnych dzieci, no zgłaszały do nas te pojazdy do kontroli. Tylko, że no nie mogą tego robić z dnia na dzień, bo my też musimy zaplanować działania. Mamy swoje plany, harmonogramy kontrolne i, i potrzebujemy to z wyprzedzeniem dwu, trzydniowym. Wtedy jesteśmy w stanie zrealizować takie kontrole. Mm -hmm. I co z tych kontroli wynika? W jakim stanie są autokary? Tak jak wspomniałem wcześniej... Ee... Ale? Czy bez ale? <laughs> Nie, tak jak wspomniałem wcześniej, no, autokary są naprawdę w dobrym stanie. No wszystko się może zdarzyć. Pojazdy jeżdżą po drogach, więc e, zawsze jakaś usterka się trafi w czasie jazdy, ale Patrząc na, na to, że autokary przychodzą badania techniczne na stacji co pół roku, więc są zdecydowanie częściej kontrolowanymi pojazdami niż pojazdy przewożące rzeczy. I jakość i stan techniczny zdecydowanie jest lepszy. W tym roku, w tym sezonie wakacyjnym, były już takie przypadki, że autokar był w takim stanie, że nie dopuściliście Państwo do rozpoczęcia wycieczki, do, do wyjazdu tego tak, autokaru? Oczywiście, zrobiliśmy już, skontrolowaliśmy już ponad 600 autokarów w tym roku, i to było tylko 6 takich pojazdów, więc mhm. 1% to jest naprawdę mało. 15 lat temu było tego zdecydowanie więcej. Zdecydowanie to można określić mniej więcej, ponad, czy to, 10%. ponad 10%. Czyli w całkiem dobrym kierunku i w dobrym tempie chyba te zmiany postępują. Tak, oczywiście. Przewoźnicy dbają. Wiedzą, że bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiopole. Krzysztof bardzo. Chmielopolski, wojewódzki inspektor transportu drogowego, był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Cała rozmowa na radio.opole.pl